Wróżba na Dzień Kobiet. Dzisiaj jest 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, więc witam wszystkie moje subskrybentki, słuchaczki, nowych widzów i przepraszam wszystkich moich męskich słuchaczy, ale dzisiaj oczywiście z okazji tego pięknego, wspaniałego dnia dla wszystkich kobiet robię wróżbę specjalnie dla Pani, jako niespodziankę i mój podarunek. Kochani i kochane Panie, dzisiaj mam nową talię kart, którą zafundowałam sobie właśnie na Międzynarodowy Dzień Kobiet. To jest właśnie ta talia Tarot of Mystical Moments, mistyczne momenty, czyli tarot na mistyczne momenty. Mistyczne, nie wiem jak to się po polsku mówi, mistyczne. Także tą talię tarota dzisiaj użyję pierwszy raz i są to inspirujące karty, bardzo takie jakieś oryginalne, szczególne, kreatywne, więc przyjrzyjmy się, jakie będą dzisiaj wróżby, kochani. Mam dzisiaj dwie grupy. Grupa pierwsza, kwarc różowy i grupa druga, kwarc cytrynowy. Oj, przepraszam, jakiś niespokojny ten kwarc cytrynowy, więc wybierzcie sobie, kochane, jedną z tych grup. I wróżba jest po prostu na Dzień Kobiet. Zobaczymy, co zobaczę w kartach i co pokażą przede wszystkim te nowe karty tarota dla Was, kobiety, kochane, piękne. Także zobaczmy spontanicznie, jakie tematy się ukażą, czy jakie rady, wskazówki dla Was. Wybierzcie sobie kamień i zaczynamy. Grupa pierwsza to kwarc różowy. Proszę o wróżbę dla grupy pierwszej. Proszę o wróżbę dla grupy pierwszej. Proszę o wróżbę dla grupy pierwszej. Uj, dziękuję bardzo. Już mi karty wypadły. Dobrze, mamy tutaj już, widzą Panie w przełożeniu kart, cesarza, czyli jakaś silna osobowość, cesarz, być może Wasz małżonek, Wasz szef, być może jakaś ważna osoba. Cesarz, osoba władcza i oczywiście no, ma duży potencjał, tak? Czyli tutaj jakiś, nie wiem, może zrównoważony, silny, władczy partner, o którym myślisz, lub jakiś władczy szef, na którym można polegać, lecz który jest właśnie tutaj być może nawet despotyczny, natomiast ambitny, praktyczny i dojrzały życiowo, umie zawładnąć czy zespołem pracowników, czy tutaj, jeśli pytasz o sprawy emocjonalne, rodziną, partnerstwem, cesarz. Także jakaś silna osobowość władcza. I teraz mamy paść mieczy. Pięć mieczy, wow, dużo mieczy. Dziesięć mieczy, wow, same miecze, kochane. Czy kogoś żeście odcięły, czy odcięłyście cesarza? I wow, królowa mieczy, słuchajcie, same miecze. Więc tak, królowa mieczy, która mi się tutaj ukazuje, piękna, może być kartą wagi, bliźniąt lub wodnika.
Jeśli jesteście spod tego znaku zodiaku, to jest Wasza karta i mówi to o Was, czyli rezonuje już ta grupa z Wami. Jeśli nie jesteście spod tego znaku, być może macie ascendent w tym znaku lub macie być w tej energii królowej mieczy. Królowa mieczy silna, ostra w działaniu, bardzo zdecydowana, konkretna, odważna w działaniu i w postępowaniu, w działaniu, w dążeniu do celów. Odcinająca to, co jej nie służy. Podejmująca szybko decyzję, działająca błyskawicznie, podejmująca decyzję szybko. I teraz mamy cesarza i królową mieczy. I tu mamy również same miecze. Paś mieczy, czyli brak gdzieś doświadczenia. Być może komuś z Was, którejś osobie z Was brakowało doświadczenia lub tutaj mówi ta wróżba o Waszym dziecku. I 5 mieczy oraz 10 mieczy. Kochani, 5 mieczy to karta, która mówi o tym, że jest jakaś walka na silne Wasze ego. Udowadnianie sobie racji i walka, kłótnie, być może sprzeczki. Udowadnianie coś komuś nawzajem. Nie wiem, czy chodzi w tej sprzeczce o dziecko, czy chodzi po prostu o kogoś, kto jest niedojrzały w tej relacji. I 10 mieczy mówi o tym, że coś Was przeciąża, te sprzeczki, te silne ego, te bójki, ciągle udowadnianie sobie właśnie własnych racji nawzajem dobija Was. 10 mieczy jest to karta, która mówi o depresji, coś, co Was przygniata, nie możecie się podnieść, ale coś, co również dobiegnie niedługo końca. Szybko nawet wręcz. Być może za 10 godzin, 10 dni. W każdym bądź razie pojawi się być może coś lepszego na horyzoncie. Tutaj widzimy budzące się słońce na horyzoncie. Natomiast w tej chwili przygniatają Was, kłują, bolą, ranią te miecze z każdej strony wbijane w głowy. Widzicie? 10 mieczy. Ta karta mówi o tym również, że myślicie. Na poziomie mentalnym nie dajecie sobie rady, ponieważ kłębowisko raniących Was, bolejących myśli. Także no coś przeciąża Was. Widzimy tutaj na głowie tą wielką fryzurę, która wręcz jak jakiś słoń przeciąża głowę. I jeszcze te ukłucia i boleści tymi 10 igłami, czyli to są symbole mieczy. Słuchajcie, więc miecze mówią o tym, że są kłótnie, jest odcinanie, jest oziębłość, jest likwidowanie czegoś pomiędzy Wami, cesarzem, bardzo silną, władczą, męską osobowością i Wami, bardzo silną królową mieczy, również ostrą w działaniu, nie przebierającą słowami o silnym ego. Tutaj ścieranie się tych dwóch silnych osobowości i dlatego również niedojrzałość, być może kłótnie, sprzeczki, odcinanie, ponieważ tutaj coś Wam w tej relacji nie służy. Uwaga! Na pewno musicie tutaj się jakoś porozumieć, nie tylko kłócić się i udowadniać sobie rację. Należy na pewno przemyśleć coś i mieć nadzieję na nowe słońce na horyzoncie, światło w tunelu, więc na coś lepszego w tej relacji. Bez kłótni, bez ścierania się, ścinania się, bez ranienia się słowami, czyli werbalnie, ponieważ miecze to również elokwencja werbalna, natomiast słowa mogą być ostre, obraźliwe, szybkie wpadanie w gniew, złość, walkę i tutaj chodzi o to, żeby się nie ranić słowem w komunikacji Waszej, więc musicie uspokoić tutaj te ataki i musicie tutaj po prostu patrzeć z nadzieją na coś lepszego, co przyjdzie. No tutaj być może rzeczywiście wydarzył się jakiś koniec, jesteście smutne, załamane, ale niedługo przyjdzie znów nadzieja, tak jak mówię, 10 mieczy mówi o krótkim czasie żalu, depresji, smutku, natomiast przyjdzie znów światło w tunelu, czyli nadzieja i lepsze jutro. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam wszystkie kobiety, wszystkie moje słuchaczki na grupę drugą. Grupa druga to, kochani, kwarc cytrynowy. I wróżba dla wszystkich kobiet na Międzynarodowy Dzień Kobiet z nowej talii kart Tarota
mistycznego. Proszę o wróżbę dla grupy drugiej. Proszę o wróżbę dla grupy drugiej. Proszę o wróżbę dla grupy drugiej. Wyciągnę cztery karty. Tutaj mamy trzy buławy, króla pentakli. Wow, króla buław i znowu cesarza. Na dnie talii tarota mamy królową buław. Królowa buław, kochani, mówi o znakach zodiaków, takich jak baran, lew i strzelec. Jeśli jesteś spod tego znaku, to twoja karta, twoja grupa, czyli już rezonuje. Być może masz ten ascendent. Jeśli nie, to oznacza to o tym, żebyś była w energii silnej, pewnej siebie, energicznej, namiętnej, kreatywnej i bardzo po prostu działającej pewnie z werwą, charyzmą. Także tutaj królowa buław. Natomiast mamy również cesarza, czyli królowa buław i cesarz mówią oczywiście znowu o silnej parze. Tutaj bardzo seksualna, charyzmatyczna królowa kobieta i bardzo silny władczy, być może nawet despotyczny, tradycyjny, konserwatywny mężczyzna, który chce być tutaj oczywiście panem i władcą. Mamy tutaj jakąś parę, natomiast tutaj mamy bardzo dużo osób w tej wróżbie. Trzy buławy mówią o trójkącie być może miłosnym, trójkącie i również niezdecydowaniu. Jakby ktoś nie umie się z Was zdecydować, tak? Ktoś chce podjąć decyzję, iść do przodu, ale na razie jest jeszcze pasywny, zastanawia się, patrzy w horyzont, ale nie umie jeszcze na razie podjąć konkretnych kroków, konkretnej akcji. Być może właśnie, tak jak mówię, tutaj są trzy osoby w jakiejś relacji, trzy tutaj trójkąt miłosny po prostu. I o tym by też wskazywały następne karty, ponieważ mamy króla pentakli, króla buław, cesarza i królową buław. Czyli mamy króla i królową buław. Czyli tutaj już też jest jakaś para czy małżeństwo i w to małżeństwo wkraczają również inne osoby. Król pentakli, czyli tutaj może być właśnie stabilizacja małżeństwo i tutaj wkracza również cesarz. Cesarz, czyli jakaś nowa osoba, bardzo silna władcza, która tutaj jest w tym trójkącie miłosnym. Król pentakli może mówić właśnie o jakimś stabilnym tutaj związku. Króla buław i królowej buław. To są te dwie energie. I stabilny związek, stabilna jakaś sytuacja finansowa, czy jakieś, nie wiem, no razem wspólne interesy, sprawy. I w tą właśnie tutaj relację wchodzi nasz cesarz, tak? Który tutaj imponuje silnym ego, władzą, też jakimś bogactwem, dobrym zarządzaniem. Czyli jeśli męczycie się, kochane słuchaczki, kochane kobiety, z jakimś trójkątem miłosnym i nie umiecie podjąć decyzji lub jesteście w trójkącie miłosnym i nie wiecie, co będzie dalej, to tutaj no, oczywiście na razie jest pasywność, nieumiejętność podjęcia decyzji, natomiast w tej energii królowej buław należy podjąć decyzję i działać, być po prostu energicznym, aktywnym i dociąć, znaczy dobijać się swoich celów, znaczy nie dobijać, tylko dążyć do swoich celów, które sobie założyliście. I tutaj oczywiście ten cesarz, który jest bardzo silny, tak, wchodzi tutaj w tą relację, jako ja, trzecia osoba powiedzmy, też to bardzo piękna, dojrzała osobowość, silna, która Wam być może tutaj imponuje.
W każdym bądź razie chcecie, pragniecie związku stałego, stabilnego, solidnego, długotrwałego, o czym mówi tutaj dziesiątka pentakli. I na pewno jest taka szansa zbudowania takiej relacji, jeśli podejmiecie mądrze decyzje. I nie będziecie się wahać, tak jak tutaj ta trójka buław na początku pokazała. To jest wróżba dla drugiej grupy. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Życzę wszystkim jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wszystkim moim słuchaczkom, subskrybentom, subskrybentkom, kobietom, które tutaj ciągle szukają wsparcia na moim kanale. Życzę Wam pięknego Dnia Kobiet. No, daję Wam oczywiście piękny, wirtualny bukiet kwiatów i do usłyszenia już wkrótce.